Dzisiaj takie pytanie. Ciągle spotykam się z nauczaniem, że chrzest wodny nie ma miejsca w tej dyspensacji, że cały temat chrztu wodnego jest żydowski i że wszystkie wzmianki o chrzcie w listach Pawłowych to chrzest Ducha Świętego i że chrzest w Ewangeliach i dziejach apostolskich dotyczy tylko żydowskich wierzących, podobnie z wieczerzą. No więc odpowiem tylko w kwestii dotyczącej chrztu, ale ta zasada rozciąga się również na wieczerzę pańską. W świetle Biblii ta teoria jest fałszywa. Pismo Święte szybko ją obala. W wielkim posłannictwie Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi uczniom, no i co oczywiste nam też dzisiaj, aby głosić Ewangelię każdemu stworzeniu, wszelkiemu stworzeniu, to znaczy każdej rasie człowieka, każdemu plemieniu i jednostce, nie tylko Żydom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak uczy m.in. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 do 16 wersetu. Jest jasne, że brak chrztu nie potępia duszy. Ani jeden werset nie mówi tak, żeby brak chrztu potępiał duszę. Zbawienie jest nieutracalne. Ochrzcić można tylko zbawionego. A to znaczy, że jeśli zbawiony się nie ochrzci, nie utraci zbawienia, które jest nieutracalne, niezależnie od wierności zbawionego grzesznika jest on zbawiony. Bo zbawienie jest nieutracalne i niezależne od wierności zbawionego grzesznika. Chrzest to nie jest część Ewangelii, bo wiemy o tym, że Paweł napisał, że Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię. To jest 1 Koryntian, 1 rozdział, 17 werset. Można porównać to z 1 Koryntian, 15 rozdział, pierwsze 4 wersety. Jednak wszyscy, którzy wierzą Ewangelii, mają być ochrzczeni. Chrystus powiedział uczniom, aby uczyli wszystkie narody, to znaczy nie tylko Żydów, ale każdą narodowość, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak czytamy w Mateusza 28, 19. Pan Jezus Chrystus w wielkim posłannictwie wymagał od uczniów, aby uczyli nawróconych do Chrystusa posłuszeństwa wszystkiemu, co Chrystus im nakazał. Bo tak mówi m.in. Mateusza 28 rozdział, 20 werset. Tak więc każdy nowonarodzony, nowonawrócony miał również konieczność chrztu przed sobą, tak? Czyli miał również czynić uczniów i uczyć ich posłuszeństwa wszystkiemu, co Chrystus nauczył pierwotnych 12, co obejmowało wtedy i dziś chrzczenie nawróconych z każdego narodu. Mamy zapis, że każdy nawrócony poganin został ochrzczony. Koryntianie, którzy z pewnością nie byli w całości Żydami, ale w większości poganami, nie Żydami, zostali ochrzczeni, bo tak mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 14 werset do 17. Podobnie jak Etiopczyk, który uwierzył Ewangelii. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 35 do 39 wersetu. Tak samo rzymski setnik, albo centurion, jaką nazwę wolisz, Korneliusz. Jego krewni, gdy uwierzyli, to czytamy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 47 do 48 wersetu, o tym, że został ochrzczony. Podobnie poganin i jego dom związany z pracą nadzorcy więziennego Filipi. Tak, w Filipi mieliśmy strażnika, który spytał, co mam czynić, panowie, abym był zbawiony. A oni mu powiedzieli, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. I co się stało? Uwierzył i był zbawiony. On i jego cały dom. I jego cały dom też uwierzył Panu Jezusowi i ten cały dom był zbawiony. Każdy pojedynczy wierzący w tym domu, który osobiście uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, został zbawiony raz na zawsze nieutracalnym zbawieniem.
I właśnie on i jego dom też zostali ochrzczeni po uwierzeniu Chrystusowi. Czytamy tą wspaniałą historię w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, od 30 do 33 wersetu. Są jeszcze inne cytaty z Pisma, ale te powinny już ci wystarczyć, aby pokazać i zrozumieć, że chrzest jest na dzień dzisiejszy i dla wszystkich, nie tylko dla Żydów, którzy wierzą Ewangelii. Jeśli to pokolenie ma głosić Ewangelię, co jest przecież mu nakazane, to musi nadal chrzcić wszystkich, którzy w nią wierzą. Jeśli tylko Żydzi mają być ochrzczeni, to Ewangelia musi być tylko dla nich, ale to nie jest biblijne i pozostawiłoby resztę z nas bez zbawienia. Ewangelia jest najpierw dla Żydów, a także dla Greków, czyli nie Żydów. Tak mówi list do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset. Chrzest nie zbawia, ale jest aktem posłuszeństwa ze strony wierzących, którzy są zbawieni. Deklaracją dla świata, że zostali zbawieni nie przez swoje dobre uczynki, ale przez śmierć, pogrzebanie, zmartwychwstanie i w niebo wzięcie Chrystusa, którego chrzest jest symbolem. Dlatego też zostaliśmy razem z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus został wskrzeszony z martwych. Przez chwałę Ojca tak i my chodzili w nowości życia. Tak mówi nam m.in. list do Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Chrzest jest zatem nieodpowiedni dla niemowląt, które nie są w stanie zadeklarować dokonania wyboru uwierzenia Ewangelii. Paweł jasno utwierdza nas i stwierdza w 1 Koryntian 1 rozdział 14-17, że chrzest nie jest częścią Ewangelii. Można zostać zbawionym bez chrztu, jak łotr na krzyżu, ale ci, którzy uwierzą i którzy wierzą Chrystusowi, są następnie chrzczeni, a ponieważ zbawienie jest dla wszystkich, chrzest jest dla wszystkich, zarówno pogan, jak i Żydów. I tego się trzymajmy. Dziękuję Państwu za uwagę.